Dobra, jesteśmy. We are here. O kurde! Ej, chcę to zobaczyć, co to jest? Zamienia karuzelki na kolejne głosowanie na lód, który dostaniemy. Ej, giga ciekawe, o co tu chodzi? Ja chcę to zobaczyć. Ej, to może być ciekawe. Ale w jakim mieście? W jakim mieście dokładnie jest, to nie mam pojęcia. Tak sobie chyba podróżuję troszeczkę, ale gdzieś tam siedzi u rodziny, także w jakimś jednym konkretnym miejscu tam ma zatrzymanie, ale gdzie to jest, to nie pamiętam. O, no właśnie. Dobra, a co jest w końcu wybrane? Aha, free shop rolki. No dobra. Wow. Kurde, to Samirę to też bym wziął w sumie sobie. Może tak wezmę? Ja pierdzielę, cały czas podróżuję po Stanach, a ja siedzę tylko przed kompem. Co to ma być? Zazdroszczę wam. Dobra, czekaj, jest jeszcze jakiś Slayer. Slayer, tutaj Challenger. Ale Steel chyba wezmę coś takiego. Mógłbym zrobić sobie... Nie, czekaj, coś źle obliczyłem. Ta Fiora z YouTube'a siadła? No, poczekaj na dzisiejszy odcinek, Krzyszko. Poczekaj, bo dzisiaj będzie też grubo. O. Ionia Emblem i secik. Dobra, zróbmy tak. Czekaj, co ja szukam w ogóle? Vanquisherzy mogą być spoko, także to mogę sobie sprzedać, wziąć to. Coś z tego mi się przyda? Raczej nie. Jest kolejny Jean. I właśnie, nie mam hajsu. Dobra, może po prostu tak. No i tyle. Dobra, nie wiedziałem, ile tych rolek mam, dlatego wolałem sprzedać tamto. To do Sela i wstawiam Vanquishera. Mam tu kolejną Ionię. Karmę skipnąłem. No. Skipnęło mi się ją. Dobra, niech na razie będzie tak. Z tego no to chyba Zaya wtedy, nie? Vanquisher, Ionia. Może byśmy przetestowali tutaj 6 Ioni. Z dwoma Vanquisherami wtedy. Bo ostatnio graliśmy ją pod 4. Dobra, nice, udało się. Bardzo się cieszę. Z kolejny Jean, żadnego innego upgrade'u nie mam. A co reszta gra? Shurimy, Bruiser Invoker. Bilgwater, Gunner jakiś z Vanquisher emblemem, oj, to niedobrze, a ten jest AFK. No, ale czekaj, Titan zeslamowany? Chociaż to może na tą. Na Nile? Tak, Nile jest z Vanquisherem, dokładnie. Nie, no ta Jinx mnie zrobi. Najgorzej. I nie mogę nawet tu zrobić prelevelu. No bo tego nie chcę sprzedawać, tego też nie. Mógłbym tylko Jeana sprzedać ewentualnie. I na jeden unit przegrałem. Dobra, mam Needles, to by się łuk przydał. A Ionie się robi z miecza, okej.
Dobra, to wezmę miecz po prostu. Coś się na pewno z tego wykmini. O, jest to. Ja bym tu wszedł. Czekaj, dostaję free shop rerolle. W zależności od tego, znaczy ilość tych shopu, tych reroli jest zależna od tego, jaki jest stage plus jeden. Na starcie każdego stage'u. No dobra. Ty, jakbym tu zrobił 3 lustrika, to by nie było źle wcale. Dobra, ewentualnie mogę tak zrobić. Ale brak tych upgrade'ów właśnie, to jest słabizna. O, tu mam parę. W zasadzie wszystkie moje unity, to mam parę. No Gina już mam, nie? No najgorzej jak tu trafię, naprawdę. Najgorzej. Nie mogę wygrać tutaj. Okej. Chyba przegram. Nie wiem, czy będę mieć na tyle obrażeń. On gra 4 Shurimy już. Z Bastionem. No, raczej powinienem przegrać. Dobra, szkoda, że ta Naafiri nie padła jeszcze. Ale okej. Są 3 luzy, 5 level, 20 golda. No tak raczej przeciętnie. O! To jest fajne. Mam emblem. Okej, nice. Dobra, to olewam na razie tego Juggernauta nawet. Kurde, no... Rękawiczki nie są zbyt dobre tutaj. Bo ja mam Vanquishera. Znaczy to może... To będzie Ginzo? Nie wiem, Guardbreaker? I z miecza wtedy jakiś giant czy coś takiego. Można na nexta? Oczywiście, jak ktoś jest chętny, to zapraszać mnie do znajomych, wchodzić na PB i na chillku można sobie razem pograć. Zero problemu. Wbijajcie, wbijajcie. Dawaj mi to. Dobra, czterech, tak? Czyli teraz już dostanę to po tej turze. No wtedy na level upie mógłbym już zagrać sobie. Kurde, no ten Infinity Edge kusi. Tylko, że to później będzie useless. Nie no, mam, patrz. Muszę mieć 4 z danego traitu. I mam 4 Ionie. Także już dostanę. To jest w ogóle Kayle 3. No a to nie wystarczy, że mam z emblemem? No zobaczymy. Nie, no normalnie działa. Ale nie mogę tu jeszcze wejść. Za dużo golda stracę. Jeszcze tą jedną turę jakoś muszę wytrzymać. Szkoda, że nie mam seta 2. Chyba, że z tego może po prostu jakieś TG zrobię. No, może to trzeba było robić już dużo wcześniej.
Ty to z dwoma emblemami. Nie był. Nie, 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 nie. 9-4 tutaj chyba nie. Nie dam rady. Dobra, wybieram jako pierwszy, tak że mam łuk. Super ekstra. Hej, jak to według ciebie jest najlepszy w tym secie? No nie powiem ci, bo powiem ci dzisiaj, kto jest najlepszy i jutro może być kto inny najlepszy. To jest PB, także tutaj się zmienia. Tu się zmienia meta praktycznie codziennie. W sensie może nie cała meta, ale tutaj są zmiany wprowadzane dzień w dzień, także no nie powiem ci. Ale nowe czwóreczki są. Są świetne, fajniutkie. I Mordekaiser, i Silco, i Fiora, i Zaya. No mega, mega, mega fajne unitki. Mi się mega podobają akurat. A co do tego TF-a w Multicastera, to ogólnie się wydaje naprawdę spoko. Taki reroll. Okej, okay, później sprawdzę, Zuzia. Dobra, czy ja coś stąd chcę? Nie, mogę sobie ewentualnie Juggernauta wziąć. No dobra, 6 Ionia to jest na ten moment spoko, tylko żeby zagrać 9 Ioni, to ja tutaj muszę mieć 9 level. Łe. Ej, randomowo jakaś Irelka? 3? Kto wie? Się zastanawiam w ogóle, czy tutaj Azir by nie był fajny, zamiast Samiry. Ha. No ale to jest ten Challenger. Nie no, fajne, na razie zostawiam. I na level upie chyba dorzucę sobie tego Nautiliusa. Zastanawiam się cały czas nad tym TG. Dobra, zrobię to. A ty trzymaj ten mieczor. No bo nie chcę tutaj tracić więcej HP, jak ja tutaj muszę wejść w 9. A chłopki są. No tutaj jest na przykład 7 level 40 w banku, także to jest w ogóle nieporównywalnie. Nie mogę się doczekać tego setu. No wygląda całkiem fajnie, wygląda całkiem przyjemnie. A może w ten sposób? No fajnie by było te jeszcze dwie relki znaleźć. Ale ja rolować potem no nie zamierzam. Musimy iść tu w level. Dobra, mam Giant, to jest spoko i mam na Shora. Na shortów. Na kogo mógłby się nadać ten na shortów? Ej! Gdzie ja dałem ten pasek? Ty, coś mnie tu oskamowało. Ej, nie zaslamował mi się item, dałem na kogoś innego. Kto dostał ten pas? Ja pierdolę, serio? Ale syf. Kolejny łuk. 12% attack speedu dodatkowo. No dobra, daj to. I to raczej będzie lepsze. No i zrobimy jej coś takiego. I trzymaj to, Ionie. Mógłbym na ten moment ewentualnie jeszcze zagrać w ten sposób. Żeby nie marnować slota. Czyli mam teraz 6-4, no spoko. Nawet w sumie nie wiem, czy to do... Nie było... Nie no, teraz mega dobrze. Jak mi się nie uda wejść tutaj w 9 level, no to na pewno zostanę na czymś takim. Bo ona ma teraz kryta 60%. Dobra, jeszcze jakiś trzeci item dla niej i jest gitara. Dobra, ja wątpię, że to rolne.
Wolę mieć tutaj golda. No bo nawet poza samą kwestią wejścia w 9 level, jest tutaj jeszcze kwestia dropnięcia na przykład Ari, nie? Ale na ten moment chyba lecę sobie na spokojnie. Tak bym nawet to zamienił. Żeby ona tutaj była w miarę safe. Ty, i ta Naila mega dobrze działa. Ty, no. No, Naila zrobiła więcej damage'a niż Zaya. No tutaj 9 Ioni raczej nie będzie. Tak realistycznie na to patrząc, raczej wątpię. Dobra, może być Warmog. Niech będzie. Jestem ciekaw, jakby Fiora działała z tym emblemem. Ale tutaj wolę mieć na pewno tą Nailę, bo to mi daje 4 Vanquisher, a ten Challenger no już jest mało istotny. Dobra, jest secik. Fajnie, fajnie. Czyli de facto zostało mi już tylko do hitnięcia ta Ari i może rzeczywiście by się udało. A ktoś mi tu stiluje? Moje unity? No, w sumie niespecjalnie. Oho. Dobrze, że mam Giant Slayer tutaj. To może sporo pomóc na tego Cho'Gatha. Ale mój front już tu ledwo zipie. Ale dobra, się powinno udać. No dobra, po wilkach wchodzę w 8 i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jakbym tutaj jeszcze ten jeden fight wygrał, to by było super. Może by się nawet udało wejść. Ale na 8 musimy troszeczkę podrolować po stabilizację. O, tu jest Demacia Mordekaiser. Śmiesznie. Ale Demacia ze Slayerami, no tutaj bardzo fajnie się kombi. Bo jednak dwóch Slayerów jest aż z Demacii. No i nie, niestety chyba ja zostanę na tym 8. O, nice, nice, to mi się podoba. Kurde, to teraz trzeci item, nawet nie wiem, czy na nią by nie poszedł. Na shortów. Dobra, niech będzie takie coś. Czy ja jestem w stanie na tym winstreakować? No mam Zaję 2. Wydaje mi się, że można spróbować. Ile ona ma teraz z tym nakryta? 80%. Nie, no to już jest nice. To już jest spoko. Teraz to TG bym chętnie przerzucił na tego Aatroxa. Dobra, tu ostatnio wygrałem. Ciekawe jak tutaj, na te zony. Czy tam zauny.
Nie, no ta dwójka robi tutaj naprawdę mega robotę. Dobra. Kurczę, jakbym tutaj zrobił 9 Ioni. Oj. No to by była na pewno gierka na YouTube'a. Na pewno, bo patrzcie, jaki boost daje 9 Ioni. 180% więcej bonusu dla Ioni. I 4 wyniesienia. I 125 dodatkowego damage'a, procent. No, gdyby się udało, to by było mega dobrze. Mega fajnie. No, to jest potencjał. Jest. Kiedy ten send wychodzi? Niecałe 2 tygodnie. Można powiedzieć w sumie już, że 1,5 tygodnia. Dobra, coś dla Nili. Co ona by chciała? Jakieś leczonko na pewno, nie? Albo Titan po prostu. Gunblade Titan? Wezmę Titana. Chociaż nie wiem, czy ten Gunblade nie był lepszy. RFC. Ginzo. 72 golda do wejścia. Dobra. Grałem czymś podobnym gierkę temu. Właśnie widziałem, że mnie zapraszałeś, ale jeszcze nie, streama nie zdążyłem odpalić. Jak chcesz, to padaj na Nexta. Niedługo pewnie będę kończył. Nie, no ten Gunblade chyba byłby tutaj lepszym wyborem ogólnie. Żeby ten set się jeszcze leczył trochę. Tylko, że ja miałem jeszcze Shena 2. No, mi brakuje jednej sztuki. Wtedy pewnie przerzucę itemy z seta na niego. Dorzucam to. Jeszcze znaleźć Ari. Ale na 9 to nie powinno być większego problemu. Oj, tu jest MFK 3 jeszcze. Też nieźle. Ale itemów na zaję nie miałem. Zrobiłem top 3. No, mi tutaj akurat itemki fajnie oddały. Też fajne było to tutaj, że nie musiałem dużo rolować po upgrade'y. W zasadzie troszkę same się pojawiły. Kurczę, no i na... Już na 6 stage'u chciałbym wejść w ten level, bo dostaniemy free rolki, nie? Także free rolki na 9 levelu byłyby super. Jakże raczej tak zrobię. Doszła MF-eczka. I jest nawet często gra, często ją widzę graną w carry w Bilgwaterach. Dobra, to chyba już powinno być. No i jakiś trzeci item tutaj bym chciał. Jej skill jest taki, że ona rzuca to. To jest chyba jej E z Ligi Legend, ale w kształcie takiego X-a. No, tam strzela sobie taki X z tego się robi. No dobra, jest te 9 Ioni. Poczekaj, co jeszcze tutaj mogę zrobić? Tu jest Zaja 3. Tu jest to. Mam te dwa Atroxy. Naprawdę szkoda mi jest zrzucać tego Atroxa. No ale żeby grać tu 9 Ioni, no to muszę. I dla niego już tutaj miejsca nie będzie, niestety. Ale 9 Ionia, no to jest po prostu coś niesamowitego. Wszystkie synergie, które mają próg cechy 9, jak macie te 9, to jest teraz takie oro. W sumie kupuję czwórki raczej. Dobra, no 3 zaje, 3 Nile i 5 Shenów. Do zdobycia jeszcze, do wyciągnięcia.
UltiMF-ki w pierwszym sezonie to było coś? W pierwszym sezonie UltiMF-ki? MF-ka była w pierwszym sezonie? Nie kojarzę, szczerze mówiąc. Zaja 2 to już top 1 murowane. No, Zaja jest mega strong. Póki co. Dobra, no i zostaje z tym ziomkiem. On ma 18 HP. To co, ja już tu roluję do zera? O kurde! Nie no, let's go, to musi siąść. Jej! Let's go! Let's go! Pierwsza giereczka, tu takie rzeczy. Pięknie. S. 9 Ionia Zaja 3, let's go! Oglądajmy to widowisko. No i co? I se wbija pióreczka, nie? I se wbijała pióreczka. Tak, tak, jest, jest. Gierka na YouTube'a. Pozdro YouTube oczywiście. Łapka w górę, wpadajcie na streamki koniecznie. Essa.